Zapraszamy na 18. 18. festiwal. Formuła niezmieniona, czyli konkursy główne, młodzieżowe. W tym roku bardzo mocno obstawione gwiazdami. W tym roku Maria Żodzik, tak się nazywa, ponieważ od niedawna jest obywatelką Polski. Prowadzi ją polski trener. Ma kwalifikację olimpijską, 1,97 m, rekord życiowy. Mam nadzieję, że w Opolu zaatakuje 2 metry. No i Norbert Kobielski, diamentowa liga w zeszłym roku. W Nowym Jorku 2,33. Obydwoje mają minimum olimpijskie, czyli jadą na Igrzyska Olimpijskie. Są w doskonałej dyspozycji z tego, co dyrektor Olczyk ustalił, także myślę, że będzie bardzo ciekawy konkurs. Jak człowiek zaczyna analizować i przypominać sobie te wszystkie fantastyczne konkursy, które odbywały się tutaj na stadionie lekkoatletycznym w Opolu, no to faktycznie rodzi się takie wyobrażenie, że to jest konkurs z przepiękną historią, co również optymistycznie nastraja, jeżeli chodzi o kolejne edycje. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica, że zawodnicy lubią skakać się w Opolu, osiąga się tutaj dobre rezultaty. W tym roku mamy Norberta Kobielskiego i Marię Żodzik, to są reprezentanci Polski. Myślę sobie, że jeżeli tutaj faktycznie potwierdzą swoją dobrą dyspozycję, o czym powiedział Janusz, że takie informacje napływają do nas z ich ekip, z którymi współpracują i realizują procesy treningowe, to będzie dobrym prognostykiem przed najważniejszymi zawodami, które w tym roku się odbędą, czyli Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. W Opolu można złapać wiatr na dobre skoki. Tym bardziej w swoim imieniu chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Opola i miłośników lekkiej atletyki na stadion lekkoatletyczny tutaj do nas w Opolu, bo to jest impreza rangi mistrzowskiej. Pierwszy konkurs będzie męski. Jako numer jeden Kobielski, jako numer dwa mistrz Europy halowy Holender Amels, jako trzeci Portillo z Meksyku, jako czwarty Hamouda z Maroka, jako piąty Bauksy z Litwy. I jako szósty Moszczyński, utalentowany młodzieżowiec z Białegostoku, jako siódmy Heves z Anglii, jako ósmy Kołodziejski, ostatnio 2,20 skoczył, Szczęsny, to są dwaj U23 i dołączyliśmy dwóch zawodników juniorów U20, Kevin Małek i Janusz Walecki. Natomiast w kobietach mamy Rodzik, no to wiadomo, Gusin, u nas startowała Grysynka w tamtym roku 194, czeska Chruba, Polka Borys, Szwedka Ekholm, Węgierka Batory, nowa gwiazda węgierskiej lekkiej atletyki, 18-letnia, skoczyła 188, Wiktoria Mionso z Polski, Wysocka z Polski, Sztychling z Niemiec, Nilsson ze Szwecji, Pesowa z Czech, Pulkonen z Finlandii, Lorenzo z Kanady, Kokot, Słodzińska. Tu się wszystkich chwali, tych zawodników z osiągnięciami, a nie byłoby ich, gdyby nie maluchy. Tradycyjnie 5 przedszkoli, tyle ile jest kółek olimpijskich, tyle przedszkoli się spotyka, czyli przedszkole 26, 30, 51, 54, 55. Będziemy się bawić krótkimi zawodami i będziemy się bawić z tymi największymi gwiazdami, bo jak zwykle nas odwiedzą olimpijczycy już, którzy są nimi. I będzie między Włodek Kozakiewicz, pan Kieland, także jeszcze nasi olimpijczycy. Ale tak jak skoczkowie lubią skakać, tak olimpijczycy lubią się bawić z dziećmi, bo ta atmosfera festiwalu skoków jest wyjątkowa. Serdecznie zapraszam, a wyjątkowy dzień, bo w dzień mamy, także zapraszamy też wszystkie mamy, żeby popatrzyły, jak te ich szkraby bawią się i zaczynają zabawę z lekką atletyką. Także 26 maja o 15 mały olimpijczyk, serdecznie zapraszamy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od lat wspiera Opolski Festiwal Skoków. Nie inaczej mogło być w tym jubileuszowym roku 18 urodzin. Ja liczę, że główne gwiazdy, czyli Maria i Norbert, ustanowią swoje życiówki. Nie liczę na 2,42 wśród panów. Liczę, że Norbert wreszcie przeskoczy kolejną poprzeczkę w drodze na szczyty,
ale ja zachęcam, aby zwrócić uwagę na grupę młodych. Ta grupa młodych będzie w Opolu i być może tutaj oddadzą skoki, które otworzą im drzwi na salony europejskie, światowe. Będą gwiazdy, będą olimpijczycy, będą dzieci. Będzie jak zwykle fajnie, radośnie. Zachęcam wszystkich do udziału w tej imprezie, bo warto. To, co mówił pan prezydent, można zobaczyć te gwiazdy, które na co dzień oglądamy w telewizji. Teraz będzie można je zobaczyć na żywo, podziwiać, a pewno zrobić zdjęcie, zdobyć autograf.